Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów, a dziś zaglądamy do bardzo dawno niewidzianej Joli, no i przekonamy się, czy nadal nosi ona w sobie koronawirusa. Jak widać, mamy obecnie sobotę, więc weekend spędzimy właśnie urodzinki paniczów. Paulinka, wyprostowana jak struna, stoi przed lustrem w łazience, pewnie ćwiczy prawidłową postawę, no i jak widać, mimo wiosny mamy tutaj zalegający śnieg. W niektórych dzielnicach Werony niestety jest to powszechne zjawisko. Jeśli chodzi o naszą babcię Konstancję, to karmi ona nowego członka rodziny, ponieważ oni ostatnio adoptowali Teofilka, małego kotka. Teofilek był w posiadaniu Halinki, no i ona później odsprzedała go właśnie tej rodzinie. Faktycznie od tego czasu minęła już cała wieczność. No a Konstancja niestety może nam dzisiaj umrzeć. 68 lat ma w tym momencie kobiecina. No i to jest kwestia dni, tak więc dziś bądź jutro, w każdym bądź razie ten weekend zapowiada się jej ostatnim weekendem w życiu. Może powinna to wykorzystać, nie wiadomo. Jolka śpi, no i jeszcze nie wiadomo, czy nosi ona w sobie chorobę, czy już nie. A Paulina może zająć się tutaj sobą. Może się przygotować do dnia pełnego wrażeń. No i pada jeszcze śnieg na dodatek. Nie do wiary. Konstancja chyba lekko choruje, jakaś biegunka ją trapi. Oczywiście musi ona zająć się sprzątaniem tego domu, tutaj piekarnik już jest brudny. No i mamy jakieś gotóweczki. Jolka otrzymała spadeczek, pewną sumkę pieniążków od Eligiusza. No tak, oni się znali dość dobrze, oboje byli rudzi. Jolka na pewno się cieszy, że nieco więcej gotóweczki na koncie się pojawiło. Przy okazji ona ma jeszcze mnóstwo alimentów do spieniężenia. Paulinka musi przecież dostać iPhone'a, bo to ojciec jej kupił, trzeba to przekazać. Chyba się wybierają jakieś wczasy na plaży, kupili sobie wiaderka. Niestety Konstancja widzi już te wszystkie drinki. Nie można schować baru, no bo właśnie, trzeba to najpierw wypić. Ona się do tego nie poczuwa. Ale obejrzy sobie za to ulubiony serial w telewizji, Złoto Polscy, to jeszcze powtórki lecą. Ten kot tak miał, czy co? Czy co to było? Gdzie ten kot w ogóle jest? O Jezus Maria, zniknął. O jest, Boże, nie widać go w tym dywanie. Paula coś sobie przekąsi i będą to płatki, na szybko z samego rana. A Ulka nawet nie zdążyła się wykąpać, ona już musi lecieć do pracy. Tak wstaje też na ostatnią chwilę ta dziewczyna. Przyjechała do nas tutaj pomoc w postaci pani Majster. Jolka tak się patrzy, co ta kobiecina robi? Zawsze przyjeżdża fat. Teraz jest równouprawnienie, do Werony to też dotarło. No i panie też mogą sobie robić różne zawody, jakie tylko chcą. A popsuty mieliśmy tutaj ugniatacz do śmieci. Paulina się już denerwuje, o proszę, że typiara na nim tyłek wypina. Ja chcę zjeść w spokoju, tak? Z jednej strony słyszę Złoto Polski, z drugiej strony kręci mi tym kluczem francuskim. Nie do wiary, no, we własnym domu nie ma spokoju. Też katastrofa chodząca. Konstancja, zechciałaby też coś zjeść? Może wyciągnie jakąś resztkę, bo nie będzie marnować świeżych produktów. No Paula, nie denerwuj się, pani zaraz odejdzie, no. Są jakieś zestarzałe naleśniki sprzed roku. Nie będziemy tego wyrzucać, zresztą kosz był niedawno popsuty. Wszystko jest już naprawione, także Paula, nie musisz już się drzeć. No i wedle najnowszych wiadomości, Jola, Paula oraz Konstancja mają zaledwie katary, tak więc już opuścił ich ten koronawirus. No i spokojnie możemy Jolce później ściągnąć szalik. Paula już proszę, jak się obraziła na babcię, że ta na nią głos podniosła, siedzi zupełnie na drugiej stronie wysepki. Aj, biedna babcia, ona niedługo umiera. Jeszcze jej się zamarzyło gwiazdy zobaczyć tej nocy, nie wiadomo, czy jej będzie to dane. Dziecko, odzywaj się chociaż do niej. Babcia sobie później zadzwoni do lekarza, spyta się, jakie wyniki, czy to nastąpi właśnie dziś, czy jutro. A Paula musiałaby jeszcze się troszeczkę zabawić, ona jest bardzo kreatywną osobą. O Jezu, akurat dzwoni telefon. No trudno, babcia się rozłączyła. Paula, jako że już jest odrobinę starsza, no to posprząta te wszystkie gryzmoły, które rysowała jako dziecko. No i zresztą wypadałoby tutaj obejrzeć ten pokoik, co możemy już schować. Ktoś tutaj rysował jakieś bazgoroły również na ścianie, także Paula to zniszczy i sama będzie sobie malować. Może będziemy mieć pierwszą malarkę Werony. Tak jak było mówione, Konstancja skontaktuje się z lekarzem. No, drogi panie doktorze, Konstancja twardziel, jak tam moje wyniki? Kiedy to nastąpi? Dziś, jutro? Za tydzień? Nie, nie, no ja się czuję jeszcze dobrze, ale wiem, że to już niedługo, bo dostałam takie wiadomości. Miałam ostatnio włamanie zresztą do domu, także to na pewno skróci moją długość życia. O! Kot nam urósł. Jezu, jak nagle! Jak się uśmiecha do zdjęcia! Jaki kotek! Teofilek, o proszę, jaką ma mordkę ciemniejszą. No, fajnie, fajnie. Ogólnie pozytywnie. A Paula sama z siebie zabrała się już do malowania, o proszę. Jak pięknie trzyma tą paletę z kolorami. No i jako, że Konstancja otrzymała wiadomość potwierdzającą, że tego weekendu nie przeżyje, no to zdecydowała się ona kuć żelazo póki gorące, zadzwonić po Pawła, bo ona tak bardzo go lubi, taki fajny chłopak, on zaraz się przebiera i już będzie. Tak więc może Konstancja jeszcze sobie coś użyje z tego życia. Musi za to jeszcze pościelić łóżka, no bo Paweł przyjdzie, a to takie niepościelone. O Jezu, ten kotek skacze. Paula grzecznie sobie maluje, o proszę. Ciekawe, co z tego wyjdzie, czyli portret. Może biednej babci, by ją chętnie narysowała, by została z nimi na wieki. No i Konstancja tutaj będzie kuć żelazo, póki gorące. Wykaszle się, żeby przypadkowo w twarz nie poszło, jak się zbliży do Pawła. No dobra. Trzeba kuć to żelazo, Pawełu. Chciałam serdecznie przywitać w tym mieszkaniu. No i tak pięknie oni się tutaj zaczynają przytulać. Konstancja jaka w niebo wzięta.
bo ta biedna Konstancja nie miała w całym swoim życiu żadnej miłości. Miała tylko jedną, jedną jedyną i to się okazał majster, z którym się całowała, a później doszło jakimś przypadkiem do narodzin Jolki. Zobaczymy, czy Paweł zrobi jej tą przysługę i spędzi z nią ostatni weekend jej życia, a za to Paula skoczy do łazienki, tutaj trzeba ją niestety wyczyścić, ale może to dziewczyna zrobić, przynajmniej zdobędzie sobie jakieś punkciki. Konstancja jeszcze bardziej zachwycona, bo Paweł ogląda z nią ulubiony Złotopolski. O, jednak jej przełączył, jednak to nie jest miłość jej życia. On woli oglądać zakupy mango. Ach, Paweł. Dobrze, że ona kibel wyszorowała, bo Paweł akurat chce korzystać. Schowamy jeszcze te resztki do lodówki. No i Paula również zadzwoni sobie do kogoś. Dzisiaj chyba będziemy tworzyć same związki. Kotek siedzi. Trzeba mu chyba kupić taką kuwetę, co nie? Bo my tego jeszcze nie mamy. A to jakby nie patrzeć zwierzę. Zaraz się zacznie tutaj załatwiać na podłogi. Miseczkę oni mają. Nie mają takiej myszki. Kupią mu może taką zieloną. Później kupiliby mu może jeszcze taki domek, to kiedyś tutaj było. To będzie taki biały. Ustawią mu może gdzieś w takim miejscu, żeby to nie przeszkadzało. Umówmy się, że może zamiast tej paprotki. Paprotkę można na zewnątrz, to przeżyje mimo to. No i będziemy mieć kuwetę, taką żółtą, tylko że oni nie mają z kolei miejsca zupełnie w łazience. I to będzie tak śmierdzieć pod nogami, no ale trudno. Ukryje się to przy szafkach kuchennych, najwyżej. No i w taki właśnie sposób wyposażyliśmy naszego kotka. Niech sobie tutaj dzielnie korzysta. A Paula wybiera już na telefonie numer. Numer właśnie Sylwka. Zaprasza go na wspólny obiad. Babcia pewnie coś zrobi. A babcia już szuka w lodówce. Serwuje jakiś udong, zupę. Ktoś przechodzi ulicą? Czy mi się wydawało? A jest, jakiś pies, fiśka. Eureka, Konstancja się uczy jeszcze gotowania. A nasz kot już zauważył, że ma nowe rzeczy w domu. Idzie się załatwić do kuwety pięknie. Dzień dobry, panie Pawle. Czy pan już jest stałym partnerem mojej babci Konstancji? Nie wiem, czy można to tak nazwać, ale widzę, że jesteś mądrą dziewczyną. Pewnie umiesz też dobrze gotować jak babcia. A to się liczy w życiu. Faceta sobie znajdziesz. No to liczę, właśnie przyjdzie zaraz ten Sylwek. Powiem mu, że to ja gotowałam, a to w rzeczywistości babcia. No dobra, kto tutaj nam przyszedł? Bo jest Sylwuś, ale też jakiś starszy pan. Może to do Konstancji w ostatni dzień jej życia walą drzwiami i oknami. Proszę już skończyć te pogadanki ze starymi ludźmi. Konstancja w tym momencie się bawi jeszcze z kotem. Pójdzie do łazienki. No i przyrządziła pyszną zupę. O, proszę, jak to pięknie wygląda, jakieś wodorosty pływają. Paula założyła czerwony sweterek, już podchodzi tutaj do Sylwka. Ubrani są nawet, że kolorystycznie, powiedziałabym. No cześć, Sylwuś, fajnie, że przyszedłeś. Gdzie ten starszy pan? O Jezu, nie, od razu zaczyna skotać. Ale żarty ci w głowie, Sylwek. Pani pewnie przyszła do babci? No i mama zresztą też powróciła. Dusi się, ale to nie koronawirus, już musi szalik ściągnąć. Co ona tak biega, ta Jolka? Denerwuje się, że Sylwek przyszedł do Pauli? No, ona już ma swoje lata, już może się zdarzyć pierwsza miłość. Konstancja jako, że stara, chora i zmęczona, no to położy się spać. Pozwólmy jej wypocząć, chociaż ona tak naprawdę wyśpi się w trumnie. Paula poda w tym czasie zupę, żeby Sylwek myślał, że to faktycznie ona ją przyrządziła. Co się dzieje z kotem? O Boże, on drapie te wszystkie śmieci. Konstancja, nawet nie zwrócisz uwagi. Jolka idzie od razu do łazienki, musi się wykąpać, bo śmierdziel okropny. Później, tak jak już było mówione, zdejmiemy jej szalik. Jezus Maria, no Paulina, co ty robisz? Dobrze, że się sportem ekscytujesz, ale zupa czeka. Przez żołądek do serca, tak? Musisz podbić organy tego oto Sylwka. Jest i zupka, nalane dla Sylwunia. No ty piara, znowu będzie przeszkadzać, włączę ten telewizor. Sylwuś, jak nie chcesz tak kaszleć jak ja, to zjedz sobie zupę. Jezus Maria, jak ona się dusi, on już zdąży całą tą zupę zjeść. No dobra, już się wykaszlałam, teraz mogę spokojnie jeść i z tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że ci smakuje. Zrobiłam to ja, własnoręcznie. Byłaś w takich Japoniach, że wiesz jak to smakuje? Nie dowiemy się odpowiedzi na to pytanie, no bo Jolka w tym momencie ściąga szalik. No i mamy szaliczek ściągnięty. Jolka w tym momencie już nie straszy chorobą. Ma srania przeróżnego rodzaju, ale to są zupełnie inne objawy. Ściągnie jeszcze ona ten strój, który ma na sobie, bo nosi go już przez dłuższy czas, a to taki bardziej pracowy. Konstancja później przejdzie się wykąpać, zrobi coś dla siebie w te ostatnie godziny życia. No i Paula będzie się zajmować Sylwkiem. Wiesz, najbardziej to ja bym chciała dziś pojechać z tobą. Się wydajesz takim fajnym chłopakiem. Na pewno masz markową walizkę, ukrytą pod łóżkiem. No cóż, podaj dłoń. Chcę cię powiedzieć. No i w taki sposób pierwsza miłość pomiędzy Paulą a Sylwuniem. Paweł jest naturalnie tego świadkiem. Paulina jest taka naturalna, niepomalowana. Ale ten Sylwek to cały zapryszczony, więc nie powinien zwracać na to uwagi. Starsza pani bawi się z kotem, tam ktoś czyta naszą gazetę, jakaś puszka. No i ogólnie rozmowy się tutaj toczą. Niedługo już będzie wieczór. Paula jak najbardziej by chciała iść na studia. Jolka jakiś strój zakłada. Jakie elfickie ubrania. Konstancja tam jeszcze myśli o tej miłości, która nagle na nią spadła jak grom z jasnego nieba. Właśnie ten Paweł chodzi jej po głowie cały czas. Jolka? Musi się nauczyć gotować i sprzątać, ale chyba ścielenie łóżka się do tego nie zalicza. Z tego względu zajrzy do książki. Może stanie się inspiracją dla Pauli, żeby jeszcze bardziej się uczyła, podróżowała po świecie. No właśnie, może też kiedyś wynajdę jakiegoś koronawirusa jak mama. Ten Paweł, widać, pies na baby, cały czas patrzy się w dekolt tej Elżbiety. Jeszcze zupa pięknie pachnie. No nie wiadomo, co tu wybrać. Odkryty dekolt starszej pani czy Konstancję i jej zupę. Ale w tym momencie wybór został dokonany samoistnie, ponieważ Konstancja odkryła w swojej łazience kosę.
No i w taki sposób Konstancja odchodzi z tego świata. Jednak nastąpiło to już dziś. Ale o proszę, jaka to jest szczęśliwa kobieta! Nawet tancerki jej tańczą, no tancerzy nie było? To słyszę. Nie przeglądaliśmy nawet jej życia, bo tutaj nie ma zupełnie nic do omówienia. No i nasza Konstancja odchodzi. Pozostawia nawet spadek. Jej rodzina stoi przed łazienką. O dziwo, Paweł wkroczył tam jako pierwszy, on najbardziej chciał ratować Konstancję. Może myślał jeszcze, że się kilka razy spotkają. Poderwie sobie kolejną babę. A jeśli chodzi o spadek, no to Konstancja wymieniła w nim zaledwie 4 osoby. Tak jak mówiłam, to nie była osoba jakoś bardzo poważana, znana czy lubiana. Klementyna jako przyjaciółka otrzymała 780, Pawełek aż 1000, no bo w końcu się dzisiaj przytulali. Paulinka jako ukochana wnuczka również 1000 zgarnęła, a z kolei Jolka jako córka zaledwie 970. Drobne te wypłaty na konto powędrowały. Kot jeszcze pałęta się wokół tej Konstancji, jej zwłok, ale Paweł próbuje go odciągnąć. No a my niedługo pożegnamy się z samą Konstancją. Wyrzucimy ten nagrobek na taras. Niech każdy widzi po prostu z ulicy, że tutaj miał miejsce pogrzeb naszej kochanej Konstancji. Jak widać, Paulina już układa prezentację multimedialną ze zdjęć babci, żeby mogła właśnie puścić na uroczystościach pogrzebowych. Jolka chce jej pomóc. No, babcia nawet nie zdążyła podlać tych kwiatów, ja nie wiem, jak tak można odejść z tego świata i nie zatroszczyć się o nic. Ajajaj, idę schować tą zupę. A Paula płacze, Boże, jakie nieszczęście, jak za babcią biedną płacze. Ale przykre. Musi ona jeszcze odrobić swoje lekcje, tak więc może już zacznie, bo nocka ją zastanie. Kot patrzy, gdzie te zwłoki Konstancji się podziały, przed chwilą tu były, teraz nie ma, o co chodzi. A starsza pani również się przejęła, usiadła, jeszcze pomedytowała przy tych zwłokach przy nagrobku. Jolka w tym momencie sprząta właśnie po zwierzaczkach, no i mamy zastrzyk gotówki i spadeczek. Sylwek jeszcze przyszedł pogadać z tą Pauliną. Zakończ na razie te lekcje. Niech on się nie czuje taki osamotniony, będzie siedział z swoją matką i z jakąś starą babą. No wiem, że to jest strata, no ale ona już o tym wiedziała, no. To już był najwyższy czas, tak? 69 lat to nawet trochę dłużej niż średnio. Oglądasz te Złoto Polskich jak moja babcia? Ona to uwielbiała najbardziej. Nie, no ja to nie. Oglądałem America Express. To mnie pociągało. A widzę, że ty lubisz takie podróże i te sprawy. Cały czas mówisz o jakichś wyjazdach. Może jakieś dołączę? No chętnie, no bo we dwójkę to lepiej podróżować niż samemu. Samemu to się utopisz, nikt nawet nie będzie wiedział. No właśnie, a we dwójkę to zawsze raźniej. Jestem jak najbardziej za. Wydaje mi się, że pasujemy do siebie. Mogę cię poczęstować tym drinkiem stojącym na barze? No chętnie, chętnie. O proszę, jak się dogadali. A Paweł już patrzy, jak Jolka tańczy, o proszę. Pokaz indywidualny dla Pawła. Taki to bardzo zrozpaczony utratą Konstancji. Lubisz tańczyć? Bo ja tak. Możemy chwilę tutaj się poruszać. No i fajnie. Dzieciaki sobie nowe układy układają, będą na imprezach rodzinnych szaleć. Jolka w tym czasie powróci do uczenia się sprzątania z książki. Paulina może już zakończyć ten dzień z Sylwkiem, ci się też tutaj zaczynają przytulać, nie wiadomo dlaczego. Sylwek, może jakieś romantyczne objęcie jeszcze? Akurat wyszedł z pokoju, więc tak nie będzie za bardzo wstyd przed matką. No ale w łazience będzie się przyciskiwać. Jeszcze zwłaszcza, że przed chwilą umarła tutaj babcia. Bardzo się przejęłam tą sytuacją, musisz mnie przytulić. No dobra, to chodź. No Jezu, jaka miłość. Młodzieńcze zaloty? Nie powiem. A teraz płacz. No jednak mi przykro, wiesz? A mi jakoś nie i zatańczę. Pięknie. No jednak Paulina poczuła nagły przypływ tutaj inspiracji. Postanowiła dokończyć obraz. A Paweł przyszedł jeszcze pożegnać się z Konstancją osobiście. Myśli, że no fajna była kobieta z niej. Nawet ładnie się świątecznie ubrała. A tutaj proszę, odeszła. Czas za szybko leci. Kot niestety ale śpi na posłaniu Pauli. Chociaż teraz dzwoniło się jedno łóżko, więc może to będzie jego. Nie wiadomo. Dzwoni telefon. Tak więc Jolka mogłaby odebrać. A my mamy już taką nieprzyjemną muzykę. Tutaj się zaraz zacznie coś dziać. Będą mieć nawiedzony dom, jak nic. Oj, dobrze, nie płacz, bo ktoś już się zdąży rozłączyć. No, Paula, może ty będziesz szybsza. Wy się nie boicie stać obok tego nagrobka? Taka jest złowroga muzyka. Jezu, ta się dusi, ta płacze. No odbierzcie ten telefon, no ludzie! Nie no, nie do wiary, po prostu nie do wiary. Czy ktoś może odebrać telefon, bo dzwoni? No właśnie, idę. To jest akurat do Pauliny, ze względu na to, że maluje. Tak więc dobrze, będzie chodzić sobie na jakieś kółko plastyczne i te sprawy. Jolka, ludu, ta żyga już, pewnie z nerwów. Magazyn? O sztuce? Dobra, biorę wszystko. Dlaczego nie? Jolka się ogólnie zażygała. To pewnie stres tak na nią wpływa. Proszę już opuścić ten dom, już jesteśmy w żałobie, tak? Pani tutaj zaczyna tańczyć, ubiera się zresztą nieprzyzwoicie. Kto tak robi? Sio, sio! Ci patrzy. No dziwna kobieta, naprawdę, no nie dociera? Boże, co za dziwak. Żeby nie powiedzieć inaczej. Sylwek, weź wyprowadź tą panią, ty jesteś w końcu mężczyzną. Sio, sio! Jak inaczej powiedzieć, no? Wynocha! No, w końcu podziałało. Nie rozumiem po werońskiemu. No i jak widać, ze względu na śmierć babci, na tym obrazie pojawił się bardzo krwisty, czerwony kolor. No bo miała miejsce śmierć, tak? Śmierć to krew, krew to czerwień. No i taką to inspirację dała babcia. Jako, że Jolka musi nauczyć się także przygotowywania jedzenia, no to poda jakiś obiad. O, no tam coś normalnego, hamburgery. Jezu, jak ona zasypiła ten kibel, no nie do wiary.
Co ona zwracała, że takie zielone? Paweł też się dusi. Zaraz sobie pomyśli, że to duch Konstancji chce w niego wejść. No i dochodzi już godzina 12, tak więc w sobotę oni sobie nieźle lecą w kulki. Sylwek też nadal u nich siedzi. Można sobie pozwolić na odrobinę odpoczynku od dnia codziennego. Jutro nie trzeba wcześnie wstawać. O Jezu, jeszcze nic nie ma, no. Człowiek chce, to zawsze mu kłody pod nogi, a ta babcia nawet nie zadzwoniła po jedzenie. No jak można tak umrzeć? Żadnych swoich obowiązków nie wypełniła i ona mi umiera. Ale babcia ty. Nic, zjem tą starą zupę. Chyba w tym momencie Sylwus chciałby się pożegnać. Może już mama go woła do domu albo co? On przyszedł w końcu o 14 na obiad, a został jak długo? Weź to najpierw wyczyść, Paula. Nie będziesz ty siadać na te żygowiny. Zje sobie później także miseczkę z zupeczką. No i Olka musiałaby się pożegnać z tym państwem. Nie ma co u kogoś tak długo siedzieć. A ten Paweł cały czas się interesuje sukienką tej pani. No sukienka przepiękna, naprawdę. Tak eksponująca, do tego te buty, no pasują jak ulał. A pani jeszcze co, jeszcze głodna? No dobrze, no, pozwolę zjeść. No ale pan, pani Pawle, zabrał ostatni posiłek mojej córce, w dniu dzisiejszym. No to dobra, no to odstawię. Oj, niestety, Paweł ma nasz dziwną chorobę. Czyli jednak Jolka ma ten syndrom w sobie. Może ona jest takim ukrytym nościelem? Ona już nie ma żadnych objawów, a mimo to zaraża. Jezu, jaka przykrość. Paula, chodź zjeść. Chociaż sugeruję umyć tą miskę, przynajmniej z zewnątrz, bo Paweł to dotykał rękami. Jezus Maria, jak on rozniesie teraz tego koronawirusa po całym domu starców znowu. No to tam będzie pogrom po prostu. Paweł już chciał zostać na noc, myślał, że Jolka jednak mu da to lekarstwo. Krążą plotki, że ona się na tym zna, ale niestety to tylko plotki. Ogólnie to babcia mi powiedziała, że ja mogę osiągnąć wszystko, co chcę i dlatego chcę pójść na studia. A Jolka tam jeszcze lata. Porozbierana jakaś, proszę, co ona robi w ogóle ta Jolka? Idź już spać, dziewczyno. Pani u nas zostaje na noc? Mam jeszcze jedno wolne łóżko w tym momencie. Bo ja chyba będę spać z mamą, ale tam może spać mój kot, także nie wiem, czy on pozwoli. Jak coś to w nogach. No i starsza pani jednak zdecydowała się pójść do domu. Jolka kładzie się spać, no i Paulina też dokańcza już. Może wyłączy tą muzykę, żeby to w nocy nie grało, bo po co? Kto tak w ogóle robi? Godzina dochodzi trzecia, tak więc dużo spania to im nie zostało. No i w taki sposób w ten dzień pożegnaliśmy Konstancję. Niestety, przykre to jest bardzo. Paweł jeszcze zaraził nam się koronawirusem. To też niedobrze. A Paulina z kolei zyskała nam chłopaka. Zakochała się. Ale jeszcze nie kończymy tego dnia. To jeszcze nie pora. No proszę, jak Jolka się szybko z koronawirusem wysypia. Godzina dochodzi szósta, ona już prawie wyspana, poszła spać dopiero o trzeciej, tak więc niewiele jej do szczęścia potrzeba. Ja nie wiem, co ten kot w ogóle wyprawia. Czemu on się tak świeci przede wszystkim? Jakieś gwiazdki lecą z jego tyłka. No niestety niszczy on już lekcje Pauliny, później Pepeta nie będzie miała lekcji w szkole i powie, że to nowy kot. Nikt jej już nie uwierzy, bo już kilka razy próbowała tego tekstu, a kota jeszcze nie miała. Paula jednak wstała jako pierwsza, tak więc wybierze dla siebie ubranie. Następnie przejdzie do łazienki, zajmie ją matce. O Jezu, ona ma jakieś takie chińskie ubrania albo strój sportowy, tak więc no cóż, pozostaje w tym, co jest. Może troszeczkę na tą niedzielę się pomaluje. Jolka w tym czasie pościeli łóżko, również wybierze sobie ubranie. No i przede wszystkim najlepiej by było odnaleźć to lekarstwo faktycznie, skoro ona jednak nosi tego wirusa w sobie. To jest sytuacja niebezpieczna, dopóki ona nie umrze, no to jesteśmy wszyscy narażeni. Boże, Jolka, jakie ona zakłada suknie, naprawdę, no w końcu niedziela, trzeba się odstrzelić. Po raz kolejny mamy niestety wszystko do posprzątania. Także Paula się teraz tym zajmie. Chyba będzie musiała przejąć rolę babci w tym domu. Ale póki co, no to może ona troszeczkę poszaleć z make-upem. Dzisiaj niedziela, więc matka jej pozwoliła. No i tak wygląda właśnie nasza Pepetka z makijażem. Zobaczymy, czy chłopaki będą na nią lecieć. Ją to śmieszy ogólnie. No i że taka troszeczkę jest młoda, niedoświadczona, nie wie, o co chodzi w życiu. Obraz jeszcze nieskończony, ale widać w nim na pewno smutek. Jolka przygotowała lekarstwo, tak więc może jeszcze je zażyć. Do tego się rozebrała. Może tak trzeba, nie wiadomo, może próbuje ona po prostu różne warianty. Najpierw trzeba wyziębić się, a potem połykamy. Niestety jest to bardzo okropne. Dalej się kaszle, no nie wiem, nie wiem. Nasz kot zaczyna uganiać się za skunksem. Pewnie zaraz się to skończy dla niego nieciekawie. Co tu oglądać, co tu oglądać? O proszę, proszę. On już podnosi tę nogę. Jolka dopasowała się kolorem do spodni swojej córki. No i w tym momencie niestety, ale Jolka jest wzywana już do pracy. Jak się okazało, niedziela jest dla niej również dniem pracującym. Czyżby kot został opryskany? No właśnie, wiedziałam, że to się tak skończy. Teraz musi się cały wylizać. A Paula zostaje w tym czasie sama w domu, tak więc ma czas na odrobienie lekcji. To będzie pierwszy punkt na liście zadań na dziś. No i poza tym Paula wybierze się na zakupy, no bo skoro nie ma jeszcze żadnych ubrań, no to musi to oczywiście nadrobić. Przejdzie się na pieszo do Rose Boutique. Tam jest całkiem duży wybór, zawsze dużo młodych osób się pojawia tam. A kot może zostać sam w domu. Dlaczego nie? Niech się bawi tymi zabawkami. Jaka spokojna muzyczka tutaj. Już ktoś znajduje się w sklepie, no bo tutaj naturalnie otwarte jest od 9. Paula już wchodzi do środka, no oczywiście idzie się przeglądać w lustrze, bo śnieg był po drodze, no i nie wie, czy się rozmazała, czy nie. Noszenie make-upu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj mamy jeszcze Maurycia, jak i również Bartka. Bartek w jej wieku, także może się przywitać, może poznać. Cześć, jestem Paula. Z panem się nie witam, pan jest dla mnie za stary. Ale ten Bartek zupełnie jej się nie podoba, ona wie, że to jest syn żula.
Jeszcze opowiada jakieś pierdoły o Biedronkach. Nie chcę o tym słuchać, wiesz? Nie oglądam też telewizji, to moja babcia, wiesz, ale ona akurat umarła. To są złe wspomnienia. O Boże, jaka Stella Galina, co jej się stało? Jezus Maria, co się stało tej Stelli? Z nią to trzeba porozmawiać. Hej, Stella, Jezus Maria, gdzie ty masz włosy? Ale biedna Stella, że ona pewnie na coś zachorowała. Albo miała wszy, co gorsza. O mój Boże, dobra, wiesz co? Tak, tak, ja maluję, ale jak miałaś te wszy, no to ja się lepiej nie zbliżam, nie? Idę na dział kobiecy, no bo... Ta Stella łazi jeszcze po męskich działach. Patrzy męskie ubrania, ścina włosy na krótko. Co się dzieje z tą dziewczyną w ogóle? Dziwne. No nic, Paula sobie spojrzy na ubrania dla siebie. Przyszła także wytwornie ubrana Rozalka. Ona przypadkiem nie ma tych spodni? Dlaczego one nie są zaznaczone? Może pogoda na to nie wskazuje, no ale wiosna, później lato, także Paula zdecydowanie potrzebuje ubrań letnich. Kupi sobie taką bluzeczkę w kratkę. Spójrzmy coś takiego, co by do niej najbardziej pasowało. Niech będą takie powycierane dżinsy. Następnie będzie mieć taki sweterek z trampkami. Z jedną sukieneczkę ze sweterkiem też się przyda. Spódnica i bluzeczka w paski, to też wygląda na niej dobrze. Jako, że chce ona iść na studia, tak więc jedną garsonkę ze spódnicą, elegancki taki komplecik jej damy. Będzie miała w co się ubrać na rozpoczęcie roku na studia? A, ona ma taki strój ogólny. A te spodnie można dokupić jeszcze osobno. To jej w miarę dobrze pasuje, może jej jeszcze weźmiemy też czerwonymi spodniami? Niech będzie jeszcze taka elegantsza sukienka. Na jakąś randkę. No i za 1600 zostały zakupione ubrania na co dzień, ale jeszcze mamy do wyboru może jakąś kurteczkę, może coś wytwornego na wyjście na śluby. Pepeta całe szczęście ma gotówkę daną od babci. Co prawda już przekroczyła limit, no ale nikt nie musi o tym wiedzieć. O Jezu, jakie szpile, Paula. No to wygląda po prostu przerozkosznie, z taką kokardką, z falbankami. Weźmy jej taką właśnie suknię. A co ona w ogóle ma w szafie? Aha, ona ma ten chiński strój, to nie, to raczej tak nie do końca mi się to podoba. Ale jedna sukieneczka całkowicie wystarczy, to już mamy wydane 2000. O Boże, Przemo, co on tutaj robi? Nie ma go, usuńmy go z kadru. Jeszcze gadali o więzienie. No i jeśli chodzi o zimę, no to tutaj ma ona ten jeden sweterek na sobie. Nie wiem, czy opłaca się kupować jakąś grubszą kurtkę. Albo golfy. Może jeszcze taką jej zakupimy? Zielony? Zielony jej chyba pasuje. Dobra, nie będzie jeszcze taka kurteczka, jeszcze nikt jej nie miał. No i pięknie, okupiła się dziewczyna. Boże, co ta dziewczyna robi? Rzuca się na przypadkowych chłopaków. Targa im łepetynę. Idźmy zatem dalej, no i Paula chciała zobaczyć, czy sklep kosmetyczny Lux, czyli własność Eleny, jest już otwarty. Tak więc zobaczymy, jak tam wszystko zostało urządzone. Stella pozostaje z tymi swoimi wszami. No i Pepetka dotarła właśnie do sklepu Leny. Wszystko to na piechotę, bo to niewiele oddalone od siebie. No i jak już widać, sklep wygląda luksusowo. Jak to na Lenę przystało, Lena właścicielka zresztą wychodzi w tym momencie z tego sklepu. No i spójrzcie tylko, jak wygląda całe to wnętrze. Mamy tutaj drewnianą podłogę i ozdobne tapety na ścianie. Leci bardzo spokojna i wytworna muzyczka. Tuż po wejściu jest stanowisko z wieszakami, więc można zostawić swoją kurtkę, Pepeta, a nie robić takie kwaśne miny. Mamy po tej stronie stanowisko z kasą. Jak widać, wszystko wygląda bardzo dystyngowanie, tak, że nawet nie jest to podobne do żadnego sklepu. Następnie po tej stronie jest taki kącik do posiedzenia. Można tutaj sobie pooglądać najnowsze magazyny, a i przy okazji przeglądnąć się w lustrze i dopasować sobie torbę, z jaką wyjdzie się z tego sklepu. Torby można sobie zamówić na indywidualne zamówienie. No i są to takie torebeczki zwykłe, zakupowe, ale jednak dostosowane do prestiżu tego sklepu. Na samym środku mamy sekcję z kosmetykami, a zwłaszcza z perfumami. Już na środku można kupić sobie perfumy, jak i również są one ustawione na specjalnych półeczkach. Część z nich jest nawet pochowana, żeby nie było takiego rozgardiaszu. Musi tutaj wszystko wyglądać luksusowo, więc wyciągnięta jest zaledwie jedna sztuka z każdego modelu. Obok mamy także lustro, żeby panie mogły zobaczyć, jak prezentują się z danym flakonem i czy będzie im do twarzy na zdjęciach na Instagram. Na samym środku mamy jeszcze sofy. No i tutaj wyłożone są słodkości, żeby panie mogły sobie skosztować czegoś pyszniutkiego. No i jeszcze usiąść sobie na drobną pogadankę ze sprzedawcą albo z innymi koleżankami. Na tyłach są już regały z przeróżnymi rzeczami do kupienia. Są tutaj ponownie perfumy, jak i różne inne kosmetyki. Z tyłu na ściance widzimy m.in. ochronę przeciwsłoneczną, no bo w końcu idzie lato, warto się w takie coś zaopatrzeć. Następnie są regały z pozostałymi kosmetykami, te już są nieco mniej markowe. Na tym dziale Lena już nie zamierza obsługiwać, bo tutaj przychodzi pospólstwo. Dodatkowo można zakupić sobie tutaj ręcznie robione mydełka, a także puchate ręczniczki wytwarzane specjalnie na zamówienie Leny. Paula sobie przyszła do sklepu, przegląda się w lustrze. Lena w ogóle gdzieś zniknęła. Nie wiadomo, gdzie jest. Wydaje mi się, że jestem tutaj najinteresowniejszym towarem. Przed jeszcze pan Gustaw Gustowny, on też potrzebuje gustownych kosmetyków. Naturalnie, że tak, o proszę, od razu zwracam uwagę na Paulę. Dzień dobry, jestem Gustowny. No, jestem Pepeta. Okej, Paula może sobie poprzeglądać te towary, które tutaj się znajdują.
takie coś to nawet bym sobie wzięła. Takie małe, wrzuca się do wanny, robi się dużo piany. Albo tą dużą kulę. To by się miało na kilka użyć. Kurde, zaczął padać deszcz. Nie wierzę. A jeszcze trzeba wrócić do domu. Ona biedna na piechotę przede wszystkim. Przychodzą już tutaj kolejne osoby. Między innymi Eliska, noga. Już chciała kosztować te ciastka, ale coś jej się nie spodobało. O, a taki ręczniczek to dla mamy by się przydało. By się cieszyła. Dlaczego nie? A Eliska przyszła i płacze. Żali się, że małżeństwo jej się rozpada. A zwłaszcza, że zobaczyła Pepetę, bo przecież to jej matka flirtuje z nogą. No nic, dobra, pora lecieć dalej. Mimo, że pada, trzeba jakoś do domu wrócić. Paula w tym sklepie akurat niczego nie kupiła. Już zabrakło jej gotówki. Może podbiegnij, to tak nie zmokniesz. A tak wygląda nasza rodzinka bez babci Konstancji, ale za to z kotkiem. Jola niby powraca do zdrowia, będąc w pracy. Może wzięła sobie odrobinę tego lekarstwa jeszcze na drogę. A Paula zdążyła powrócić do domu. Zje sobie coś, bo się dziecko troszeczkę zmęczyło tymi wyprawami. No i przede wszystkim uporządkuje swoje ubrania w szafie. No i Paula chyba również powróciła do zdrowia za sprawą zderzenia z kotem. Ten kot chyba działa jej na nerwy. Możesz odejść, kocie! Ile można? Stać w przejściu i miauczeć. O, ludu, co za kot. Nie no, nie do wiary. Trzeba zejść kotu z drogi, naprawdę. Świat tego nie widział. Może kotek biedny tęskni za babcią. Paula może się ubrać w nowe spodnie, bo akurat dzisiaj nie zdążyła się przebrać. Lekcje ma już poodrabiane, tak więc pozostaje dokończyć jej obraz. No i w momencie, gdy Paula jest w tym pokoju, no to zedrze ona ze ściany te różne obrazki, które tutaj są. Ona to malowała, jak miała 2 lata. Babcia bardzo chciała, żeby to było wywieszone, no ale nie przesadzajmy, ona teraz maluje o wiele lepsze rzeczy, zwłaszcza już taką karuzelę nad łóżeczkiem, co się wiesza, no to ona już tego nie potrzebuje. Kto to słyszał? Ten stolik do zabawy, no to wszystko już może zostać pochowane, jak i również laleczki wszelkiego rodzaju, tu proszę, pochowane jakieś pudła zabawek. Naprawdę nie przesadzajmy, ona nie jest taka mała. Wymieni jeszcze ona sobie pościel na nową, no i poza tym zamówiła ona sobie taką szafeczkę, jako stoliczek nocny, ma tutaj swoje książeczki. Ten robot niech będzie jeszcze jako zabawka dla kota. Co tutaj, coś leży? Co to jest? Kocimiętka, kopnięty kot. Co się z tym stało? Jezus Maria, przecież to była ta mysz, co my ją kupiliśmy. Dlaczego to jest takie rozwalone? Ten kot rozwalił to wszystko? Nie do wiary, dajcie spokój, co za kot w ogóle. Kupią jeszcze sobie taką komodę. Troszeczkę można tutaj urozmaicić te wnętrze. Jakieś jeszcze tutaj małe kwiatki takie poustawiać, co proszę. Będzie pięknie. No i durny kot zepsuł całą zabawkę. Nie weź miał innej. Tyle, skończyło się. Paula nawet nie może tego wyrzucić. Powróciła zatem Jola. Jolce też się marzy, żeby Paula poszła do szkoły prywatnej. No ale zobaczymy, czy jej się to uda. Póki co ona jest bardzo samotna, jak to samotne jedno drzewo. Ponieważ nie ma babci. Kot nie ma już też nic do jedzenia. Tak więc Paula by musiała się tym zająć. No i tak przepiękny obraz, jaki tutaj się pojawił, musi zawisnąć również w jej pokoju. W zamian za te dziecięce obrazki, które tutaj były. No i kot ma już pyszną karmę do zjedzenia. Jest świeżutka, więc może się częstować. Za pozwoleniem mamy Paula wyślę również babcię na cmentarz. Ponieważ właśnie tam jest jej miejsce. Właśnie w tym momencie pożegnamy Konstancję. Papa, babciu. No i Konstancja w końcu może się spotkać z Olkiem. Może mu wyjawi w zaświatach, że kiedyś go kochała. Przyszła taka pani do nas do łazienki, ale mówi, no brudny zlew, nie będę korzystać. O proszę, a Paulince podoba się jeszcze ten Maksiu. Dobra, możemy z nim chwilę porozmawiać, ale Jolka już chce tutaj korzystać. Z telefonów. Także proszę zakończać to, bo ja mam ważniejszą sprawę niż twoja. A ważniejszą sprawą jest naturalnie noga. Jolka chce go tutaj zaprosić. No to Paula może powrócić do rozmowy właśnie z Maksem, a Jolka wyjdzie już z domu, będzie czekać na nogę, aż przekroczy próg tego domu. No i on przyprowadził jakąś typiarę różę. Jolka już się denerwuje, jak tylko to zobaczyła, no ale z całą pewnością dlatego, że ona jest ruda, tak? O, cześć Leon, hej, siemano! Przyprowadziłem ci taką rudą, bo jest ruda tak jak ty. Może się znacie, albo chcecie się poznać. Ja przede wszystkim chcę cię pocałować. O proszę, pod schodami jakie rzeczy się tutaj dzieją. Leon już świata nie widzi. No witam, mogę poznać. Posłuchaj Leon, chciałabym cię przedstawić oficjalnie mojej córce. No dobra, Paula. Wiesz co, muszę kończyć, bo już późno, a przyszedł właśnie kochanek mojej matki. Witam serdecznie i uniżenie, padam do stóp. No fajnie, że masz taką kulturę, Paula. Wiele o tobie słyszałem. Paula w tym czasie wyciągnie jakiś stary posiłek, może Leon się zdecyduje zjeść. Jolce brakuje towarzystwa, tak więc poplotkuje sobie o swojej własnej rodzonej matce. Nic nie zamówiła nawet jedzenia do domu, no po prostu nic, tylko sobie umarła. Ale przede wszystkim to oni chcą się całować i spędzać czas w taki sposób. O Jezu, Paula jaka. O Jezu, co się dzieje? Nie chcę na to patrzeć. A jak ona nie chce na to patrzeć, to może Leon przejdziemy do sypialni. Tam można się odprężyć, nie to co tutaj. Znowu niemiła melodia. Ale babci już nie ma. No jeszcze muszę tylko powiedzieć mojej żonie o nas i wtedy już możemy być razem. No pięknie. Czekam tylko na to. Także Jolka tutaj się zakochuje w tym Leonie coraz bardziej. Paula tańczy. Pani Róża by chciała zamienić z tobą 2 słowa. Może szuka przyjaciół, może też cię szanuje. No i Jolka przeżyła właśnie pierwszą noc z Leonem. Może on zostanie właśnie u nich na noc, tego nie wiadomo. Był pocałunek, było barowarowanie.
No, matka by z pewnością na to nie pozwoliła, nasza babcia Konstancja, ale jej już nie ma wśród żywych. Te też tańczą, świrują, robią jakieś pociągi. A Paula zechciałaby sobie jeszcze wezwać Gina. Ona by najbardziej chciała, żeby matka nie spotykała się z kochankiem, ale nie wiem, czy to jest w opcji. Jeszcze 3 życzenia do spełnienia, no cóż. Ona przede wszystkim to by chciała urodę, tak. Chce się podobać temu Sylwkowi i może jeszcze Maxowi i ogólnie to bym się chciała wszystkim podobać, bo mam potencjał. No to proszę bardzo, miej swój potencjał. Okej, dzięki. To by było na tyle, może matka coś jeszcze będzie chciała wynaleźć lekarstwo na koronawirusa czy coś takiego. No i w taki sposób możemy zakończyć odcinek u Paniczów, w którym o dziwo całkiem dużo się działo, ale my jeszcze nie kończymy nagrywania, ponieważ musimy na pewno zajrzeć do Pawła, czy jest on chory, jak i również do Stelli, co stało się z jej włosami. No i zaglądamy jeszcze do Pawła, który to leży z Janinką w łóżku jakby nigdy nic, przykryci poduszkami. Zrobił po prostu przysługę Konstancji, żeby spędzić z nią ostatnie dni życia. Jak widać, już 3 miłości na jego koncie były. Także taki to nasz żigolak waroński. Janina niczego nie świadoma, chce iść z nim na randkę. Helenka dyskutuje sobie z Terenią, jedzą jakieś tosty. No i Antek wychodzi właśnie z wanny, z łazienki. Chce tańczyć? Nie, wyłącza po prostu muzykę. Chyba on się przeniósł do tego pokoju. Możliwe, że tak powiem. Dostaliśmy jakieś plus 1000, ale czy to ze względu na Pawła? Chyba tak, tak. To będzie spadeczek po Konstancji. Tak więc jeszcze się dorobił na tym romansie. Nie najgorzej. No i poczekamy właśnie, aż dostaniemy jakąś informację na temat Pawła, czy on faktycznie będzie chorował na koronawirusa, bo w takim razie trzeba mu założyć szalik i go unikać. O, Tereni, jakieś luby się marzą z bogaczami. Nie znasz ty nikogo. Z kobietą chcesz się ożenić? O Jezu, ale walnęło. Wiedziałam, że to się skończy jakimś pożarem. I centralnie jest to drzewo. Akurat to nie jest najwyższe w okolicy. Aż się zlękłam. Ale się jara pięknie. Ale wy, panie, długo jecie. Jest już 2:30. Nagadać się nie mogły dzisiaj. No i Paweł wynika z tego, że ma zaledwie katar. No ale jak wiadomo, to nie są obiektywne informacje. U Jolki też tak pisało. Tak więc na tą chwilę Paweł pozostaje jeszcze w całkiem względnym zdrowiu. No i nie będziemy go zamęczać żadną izolacją. Lecimy zobaczyć, co przydarzyło się Stelli. No jak widać, nasza Stella jest w szkole. No i coś tutaj się faktycznie niedobrego podziało. Emma wagaruje. Jej to już nic nie grozi. Ta tak patrzy, byś znalazła sobie inną rodzinę. A nie. Żyją tylko na jej koszt. Oni mają taką bidę w ogóle w chacie, jeszcze im płonie drzewo cały czas z boku. Nawet te dziewczyny nic nie przynoszą do domu. Żadnych nagród, wynagrodzeń. Trzeba zapłacić rachunki. Także Emma się tym zajmie, chociaż się na coś przyda. Zasypiały kibel w ogóle. Nieciekawe warunki, a ona tak narzekała na pobyt u Leny. Emma otrzymuje jeszcze niższy stopień, ona w ogóle już się praktycznie nie uczy, bo nie chce. Do Galiny ktoś wydzwania. No i może akurat ktoś zechce przygarnąć jeszcze Emmę na ostatnie 2 lata. A, to jednak Stella. Tak, tak, ona nadal jest w obiegu. Proszę nie słuchać plotek. Ona przyjdzie. Poczekamy, aż ta Stella powróci. No i jeszcze mamy spadeczek dla Galiny od Meliski, o dziwo. No różne to ma się znajomości, naprawdę. Ona już myśli, że zaraz Rebeka będzie w ciąży i jej się ponownie wciśnie Emmę. No ale ja zupełnie nie wiem, czy takie coś może mieć miejsce. Tak, jak się znowu dusi. No i Stella radzi sobie doskonale w szkole, pomimo tego, że jest nękana ze względu na obecność pszczół na głowie. Oni nawet nie mają lustra w domu, to ja nie wiem, jak ona sobie ścięła te włosy. Spróbujemy doprowadzić tą dziewczynę do porządku, żeby się nie pokazywała w takim stanie na ulicy. Ej, no halo, Emma, odejdź. Nie widzisz, że miałam wszy? W ogóle dlaczego ona ma nagle czarne włosy? Czy ona jest blondynką? No i dziewczyna dokupiła sobie perukę. Z jednej strony włosy pozostają takie wygolone. No i w taki sposób zamierza się ona teraz pokazywać na mieście. W ogóle nie widzi tego lustra, widzi samą grzywkę. Oto właśnie odnowiona nasza Galinka. No podoba jej się, widać było uśmiech na twarzy. A dziewczyny będą się cieszyć, że lustra w domu po raz pierwszy będą mogły przeglądać się w nim na okrągło. A teraz już naprawdę kończę ten odcinek. Dzięki za obejrzenie, do następnego. Pa, pa!